jest pisarzem. I teraz on wie, że jedyna możliwa podróż do podziemi to jest zapisanie, opisanie tej historii, a z kolei zapisanie jest w jakimś sensie uśmiercaniem, więc cały czas wokół tego krążyliśmy i to był jakby taki punkt wyjścia główny, a reszta no to jest gluk, to jest sama muzyka, która po pierwsze dla mnie jest muzyką szalenie współczesną, a dwa, ślady w librecie, bardzo takiego nowoczesnego myślenia, gdzie naprawdę mógłbym pomyśleć, że to libretto napisał ktoś dosłownie teraz, do zdania "Piekło jest we mnie, w samym środku serca", to jest ten tytuł, który jest na plakacie, wydaje mi się po prostu no, zdaniem jakby no, z tych czasów, prawda, a to było napisane tyle lat temu. Bardzo się cieszę, bo Wrocławska Orkiestra Barokowa, która jest częścią Narodowego Forum Muzyki, to jest dla nas pierwsza taka prawdziwa produkcja operowa. Tak? Kilka razy wystawialiśmy opery w wersjach koncertowych, w wersjach takich drobno inscenizowanych, półscenicznych, natomiast to jest rzeczywiście pierwsza taka prawdziwa produkcja operowa dla nas. Myślę, że to będzie bardzo dobre doświadczenie dla naszej orkiestry i współpraca z tak znakomitymi realizatorami. To też jest zawsze pewien istotny impuls artystyczny dla obozu. Sytuacja jakby mitologiczna absolutnie musi pozostać, bo bez niej ta historia nie istnieje. Tylko teraz chodzi o to, że tym piętrom mitu my znajdujemy odpowiedniki dla nich we współczesnym życiu. To znaczy zamiast romantycznej wędrówki do piekła, to jest jak piekło rozmyślania i powrotu do sytuacji najbardziej dramatycznej, sytuacji, kiedy Eurydyka popełniła samobójstwo i on próbuje ją zatrzymać. Piekłem jest również cała sytuacja winy, piekłem jest sytuacja to, że nigdy nie dowiemy się co naprawdę się wydarzyło. Piekłem jest to, że szykowana była kolacja, na którą oni się mieli pogodzić i to nagle pękło. Niebem są momenty, gdzie zaczynamy myśleć inaczej, gdzie sobie wyobrażamy warianty i tam są naprawdę bardzo, wydaje mi się, takie ciekawe, współczesne jakby odgięcia rzeczywistości, gdzie momentami są sceny, które właśnie trudno jest wytłumaczyć. Czy to są narracje z perspektywy Eurydyki, czy to są wyobrażenia Orfeusza. W każdym razie Eurydyka non-stop pojawia się na scenie, cały czas wraca w bardzo różnych metamorfozach i my nie rozpoznajemy, która twarz jest twarzą autonomicznej Eurydyki, a która jest życzeniowa, bo Orfeusz tak sobie wyobraził. To jest ten paradoks, że z jednej strony mamy inscenizację, która chce znaleźć to, co jest istotne współcześnie w tym starożytnym micie. Tak? Z drugiej strony wykonujemy tą operę przy użyciu instrumentów, które używał rzeczywiście Gluck, oczywiście albo ich kopii, tak? bo nie wszystkie mamy dokładnie 200-letnie, ale to zderzenie właśnie warstwy brzmieniowej przeniesionej z tamtych czasów z tą uwspółcześnioną inscenizacją, myślę, że to będzie dodatkowy smak i dodatkowy paradoks tego przedstawienia. Spektakl jest już sporo się najeździł w różnych wariantach, bo to była Warszawa, był Tel Awiw, Bratysława i mam nadzieję, że tu, zwłaszcza dlatego, że we Wrocławiu jest bliski kontakt z publicznością, ten teatr jest dość mały, wydaje mi się, że będzie można zobaczyć wszystkie niuanse gry aktorskie i to wydaje mi się, że powinno jakby zadziałać. Wierzę w to.